Mam wrażenie, że jestem 3 razy większy od tego motocykla. Mam nadzieję, że to moje wrażenie. No dobra. Witajcie moi drodzy widzowie, widzowie kanału Łowców Niewygód. Witajcie też członkowie grupy Łowców Niewygód na Facebooku. Jeżeli tam was jeszcze nie ma, na przykład, bo tam nie słyszeliście o tym, no to mamy taką fajną grupę na Facebooku. Ona istnieje już od wielu, wielu lat. I mamy tam około 16,5 tysiąca uczestników. Także zapraszam was serdecznie do dyskusji na tych grupach. Gadamy sobie o motocyklach, o adventurach, o enduro, o dual sportach, o wycieczkach, o rajdach, o oponach, o wszelkiej maści tematach, które się wiążą tak naprawdę z takim motocyklizmem, jak lubimy wszyscy. No i w sumie to tyle. No i oczywiście zachęcam was też do subowania naszego kanału. Co jeszcze? No dzisiaj chciałbym wam trochę opowiedzieć o motocyklu, jakim jest CRF300L. Jest to taki motocykl, o którym chyba już wszystko zostało powiedziane. A jeżeli nie, no to ja powiem to, co ja uważam tak naprawdę. Tym motocyklem jeżdżę od około tygodnia. Miałem okazję zrobić nim kilkaset kilometrów, głównie off-em. Asfaltem niespecjalnie, natomiast zdarzyło mi się tym jechać asfaltem i zdarzyło mi się wcześniej, jeździłem też 250-ką trochę tam asfaltem, się przeturlałem. No i mam swoje jakieś tam zdanie na temat tego motocykla. Słuchajcie, to jest tak naprawdę królowa segmentu szwenduro. Czymże jest to szwenduro? Szwenduro jest totalnie wymyślonym terminem, którego niewiele osób używa i mam wrażenie, że jest tylko wymyślony tylko w Polsce. Ale szwenduro jest takim rodzajem enduro, który wiąże się z wycieczkami na grzyby, na ryby, nad jezioro, do miasta, do lasu, na wycieczki po prostu wszelakie. To jest takie light enduro, albo nawet bardziej soft enduro. Co to oznacza? To oznacza, że motocykl przypomina motocykl enduro taki jak ten tutaj. To jest motocykl, który ma 18 z tyłu, 21 z przodu. Jest to motocykl, który ma wysoki skok zawieszenia, który całą konstrukcję ma typowo jak motocykl enduro. Ma tutaj ramę kołyskową, ma niskie siedzenie, ma szeroką kierownicę, jakieś tam handbary, wszystkie tego typu rzeczy. To jest jak motocykl enduro. Natomiast dlaczego on nie do końca jest motocyklem enduro? Dlaczego nazywamy go właśnie szwenduro, albo soft duro, albo soft enduro? Nazywamy go tak dlatego, że jest to motocykl, który ma dużą masę, jest tani, mało mocy i głównie służy do tego, żeby jeździć sobie właśnie na takie wycieczki, o których mówiliśmy. Jego limity są dosyć nisko ustawione. To jest motocykl, który nie tylko nie nadaje się dla jakiegokolwiek profesjonalisty, nazwijmy to enduro, ale to jest również motocykl, który nie nadaje się dla żadnego człowieka, nawet amatora, który ma jakiekolwiek zacięcie enduro. Ponieważ on wszędzie kończy się bardzo szybko. Kończy mu się moc, kończy mu się zawieszenie albo zabije nas masą. I tak to niestety wygląda. On został skonstruowany w taki sposób, żeby być tani w produkcji. To znaczy mamy stalową ramę, a nie na przykład aluminiową, czy jakąś tam molibdenową. Rama jest bardzo prosta konstrukcyjnie. Mamy stalową kierownicę, mamy stalowy subframe, mamy jakieś pewnie niezbyt mocne felgi. Felgi są wąskie, przód, tył i tak dalej. Tutaj szału jakby nie ma. A mamy nawet stalowy bak. Wszystko ma być jak najtańsze w produkcji, jak najprostsze i jak najbardziej trwałe. Więc tutaj nie ma nic takiego wysublimowanego, nie ma jakiegoś sportu, nie wiadomo niczego. To, słuchajcie, co powiedziałem, jest dosyć istotne. Jeżeli jesteście człowiekiem, który ma jakiekolwiek zacięcie do jazdy enduro, to ten motocykl może nie do końca spełniać wasze kryteria, wasze oczekiwania. Jeżeli sądzicie na przykład, że polatacie sobie z kolegami, którzy lecą na, nie wiem, 690, albo z jakimiś tam innymi osobami, które latają na dalekie wycieczki większymi motocyklami, to on po prostu się do tego nie nadaje za bardzo. Natomiast do czego on się nadaje? On się nadaje na dalekie wyprawy, się nadaje, słuchajcie, ponieważ jest tutaj większy obieg olejowy niż w standardowej 300. Mamy przez to wydłużone serwisy olejowe. Nadaje się na bycie motocyklem do miasta. Super się sprawdza, naprawdę. To jest taki wszędołaz. Wszędzie przejedzie, wszędzie skręci. Bardzo poręczny, dobrze wyważony, nie za ciężki. Mocy jest w sam raz.
Nadaje się do tego, żeby jeździć nim właśnie na dalekie wyprawy oraz się nadaje dla osób na przykład niższych. Nadaje się również dla osób, które zaczynają swoją przygodę z motocyklami wycieczkowymi. Niekoniecznie enduro. Jeżeli macie jakieś tam właśnie pasję do tego, żeby latać w terenie, to nie kupujcie tego motocykla. Chyba, że tak naprawdę na samym początku, żeby się przekonać, czy w ogóle jest dla Was. Bo możecie być zawiedzeni. Ten motocykl ma bardzo nisko ustawione limity, to co powiedziałem. I teraz tak, kilka wad podstawowych tego motorko, ponieważ wszyscy mówią o jego zaletach, że jest cudowny, wspaniały i tak dalej, i ja również je doceniam, ale widzę trochę wad. No pierwszą wadą oczywiście to jest trochę mało koni. Z 300 mamy 27 koni, to nie jest za dużo. Przydałoby się przynajmniej ze 35 albo nawet ze 40, jeżeli chodzi o tą kwestię. Wiem, że są osoby, które wyciągają z tego motocykla ze 35 koni i myślę, że to już wtedy jest całkiem ok. Tym bardziej, że charakterystyka tego silnika jest cudowna. Jest naprawdę wspaniała, jedna z fajniejszych. On jest bardzo mięciutki, ma przyjemny zakres obrotów, już od tych tam średnich sobie w górę, te górne są nawet całkiem mocne. Tu jest taki sobie, ale ogólnie naprawdę ta charakterystyka jest całościowo bardzo przyjemna tego silnika. Ma fajne dosyć wyważenie. Myślę, że jesteśmy w stanie z niego ściągnąć przynajmniej te 10 kg wagi, co też nie jest w kij dmuchał. No i dodając to, no i oczywiście więc całościowo, jeszcze jakby mu zrobić zawias, no to już coś tam by było. To by było takie bardziej szwenduro dla amatora, który lubi enduro, tak bym powiedział. Natomiast to oczywiście dalej nie będzie konstrukcja w żaden sposób porównywalna z jakimikolwiek motocyklami typu EXC albo jakimiś tam podobnymi, tak? I trzeba mieć tego świadomość. Po prostu on tutaj będzie przegrywał pod wieloma bardzo względami. On ma po prostu węższe felgi, węższe opony, dużą masę, kiepski zawias i wiele takich różnych innych rzeczy jeszcze. I teraz tak, co można zrobić? Na przykład można wymienić zawieszenia, można wymienić same wkłady, można wymienić całe zawieszenia, no to koszt myślę, że będzie w granicach około 5-6 tysięcy w górę, jeżeli chodzi o kwestię upgrade'u tych zawieszeń. Można pobawić się w zmianę mocy. No tutaj pewnie jakieś mapowanie silnika, plus tutaj jest jakiś tam, widziałem Moto X czy coś takiego, czyli to jest jakiś taki rodzaj, nie pamiętam jak to się nazywa, dyfuzora, tak, na wydechu, plus jakaś końcówka wydechu, tam tytanowa, lekka, jakaś super fajna, żeby zrobić tutaj pełen przelot właśnie z takim jeszcze dyfuzorem. To jeszcze pewnie jak filtr paliwa. I jeszcze nawet widziałem o tym, że jest, można tutaj dokupić jakiś powiększony cylinder. No, żeby te 30 parę koni uzyskać, właśnie niestety takie zabiegi trzeba robić. No i co? No i wiąże się, słuchajcie, z tym to, że trzeba wyłożyć, myślę, że co najmniej kolejną piątkę. Czyli piątka i piątka, mamy razem dziesiątkę, nie? No to już nam się robi 35, pewnie jak parę innych jeszcze gadżetów, to po 40 tysięcy. No i nie wiem, czy to do końca jest dobry pomysł. Nie wiem, ale też nie chcę, słuchajcie, żeby to zabrzmiało tak, że ja mam jakąś złotą odpowiedź na to, że mówię, że nie, że to jest zły pomysł. Ja po prostu nie mam lepszego. Wydaje mi się, że jeżeli komuś pasuje ten motocykl, pasuje mu charakterystyka, pasuje mu to, że on jest taki trochę pancerny, taki trochę niezniszczalny, że robi duże przebiegi i nie lubi takiego motocykla, który zabija mocą, no to może właśnie to jest rozwiązanie, żeby kupić takie szwendurko i je po prostu podoposażać i się nim bawić przez wiele, wiele lat. Nie? No dla mnie to są te parę minusów, nie? Czyli zawieszenie, waga, silnik, to jest parę minusów. Silnik ma super charakterystykę, natomiast wiadomo, mocą nie zabija. Ale powiem Wam szczerze, że ma więcej odczuwalnej mocy niż się spodziewałem, kiedy po raz pierwszy na niego wsiadłem. Jak wsiadłem, myślałem, że to rzeczywiście będzie taki totalny osiołek, a on naprawdę trochę jedzie. I nawet trochę jedzie po asfalcie. Nie jeździłem tym motocyklem szybciej niż stówkę, bo to jest kolegi, który ma na dotarciu, ale jeździłem 250, która leciałem 130 prawie jakoś tak, więc myślę, że ten ze 140 nawet jest w stanie polecieć. Więc nie potrzeba jakoś tam szybciej. I powiem szczerze, że te 120-130 było w miarę stabilnie. No tam nie było jakiegoś szaleństwa, ale powiedzmy no tak jak w enduro, takich niezbyt jakoś tam super, nie? Ale no jechał. Myślę, że taka realna prędkość, którą da się na takim motocyklu pojechać i nawet jakoś tam w miarę utrzymać, to jest te 110,
może 120 max, to da się takim motocyklem jeszcze jeździć. Nie? Super fajne ma te opony. Ja uważam, powiem szczerze, że ktoś ma jeździć tym motocyklem 300, te opony w standardzie naprawdę robią wszystko, co powinien robić ten motocykl. Ja bym ich za bardzo nie wymieniał. Oczywiście, jeżeli ktoś chce, pewnie wymieniajcie, nie ma żadnego problemu. Natomiast wydaje mi się, że to są opony, które dobrze jadą po szosie, nie huczą, nic się z nimi nie dzieje i w terenie robią wszystko, co od nich oczekujemy. Naprawdę, tutaj w każdym terenie. Słuchajcie, największą wadą tego motocykla, znaczy wadą, on wad ma parę, o których mówiliśmy, tak? Ale na przykład tak, gdzie ten motocykl się nie sprawdzi? Nie sprawdzi się i tam są jego limity bardzo mocno ustawione, to jest na przykład piach. Zabraknie mu mocy do piachu, zabraknie mu zawieszenia i zabraknie mu szerokości z tyłu opony, felgi. Tak naprawdę tam, żeby się cokolwiek odpychało, no to musi być z tyłu niestety szeroka opona, jakaś taka, która będzie pchała motocykl do przodu. Tu mamy oponę chyba 110, tak, z tyłu to... No po prostu no, słabizna. Da się przeczłapać przez ten piach. Może to i dobrze, że on nawet nie ma tyle mocy, bo nawet gdyby miał dużo mocy, to by Was zabił zawias. W piachu po prostu potrzeba sztywności zawieszenia, a on tak by Was wybujał, żebyście na trzecim zakręcie albo trzeciej kolejnie już leżeli twarzą w piasku. No tak to niestety działa. Więc tak jak jest, jest ok, ale po prostu w piachu tym nie jeździcie za bardzo. Kolejna rzecz, gdzie ma swoje limity, to są wszelkiej maści podjazdy. Po prostu on nie ma za dużo mocy, no i kolejny temat to są właśnie ewentualnie ta opona, która musi go tam gdzieś wpychać do góry, nie? No więc podjazdy, no jedynka tutaj w ogóle służy tylko do takiego ruszania. Jest bardzo krótka, natomiast dwójka do wszelkiej maści dalszej jazdy, więc wszystkie podjazdy można robić z dwójki. I to jedzie, do momentu, do którego macie właściwy rozpęd. Jeżeli już tego rozpędu Wam zabraknie, no to niestety jest i tak sobie, nie? I często, gęsto może nam się nie udać po prostu wjechać na wiele podjazdów. Tu jest jego limit. Kolejne limity to są wszelkie maści skoki, kłody, przeskoki i tak dalej. No to tutaj no, zawias po prostu. On do momentu, do którego, opowiem Wam tak, na przykład jest jakaś kłoda, to tym motocyklem nie trzeba nic przeskakiwać, po prostu się przejeżdża. Zawias jest tak miękki, że to wszystko przejeżdża. No jeżeli jest wyższa kłoda, no to trochę można go wybalansować i też przejedzie. Natomiast można zrobić sobie trochę krzywdę tym zawieszeniem. Wtedy, kiedy, jakby to Wam to powiedzieć, wtedy, kiedy na przykład niefortunnie Was gdzieś wyrzuci ten zawias. I nagle gdzieś tam, no, kierownica Wam się skręci, bo właśnie zawias wybił, skręciło kierownicę i właśnie jakaś na przykład wzdłużna kłoda jest i się o nią oprzecie i na przykład jest gleba, nie? To są takie rzeczy, po prostu zawias na tyle nieprecyzyjny w tym swoim działaniu, że nie zawsze zdążymy zadziałać jakoś, żeby przeciwstawić się temu, gdzie on Was wybije. I po prostu to jest taki motocykl, który służy do tego, żeby tym nie ganiać szybko, nie robić gdzieś tam rzeczy bardzo ostro. On wszystko robi płynnie i bardzo powoli. To jest o tyle fajne na przykład, że on daje Wam jakby taki wydłużony czas reakcji. Kiedy robicie podjazd, to ten podjazd robicie bardzo płynnie i trochę długo i nawet jak Wam się tam kończy ta moc, to macie mnóstwo czasu, żeby z tego motocykla zeskoczyć i gdzieś tam zejść na bok i tak dalej, nie? To jest dokładnie odwrotność motocykli enduro, czy motocykli, które są super mocne. Tam wszystko dzieje się w ułamku sekundy, trzeba mieć świetny refleks, bo nagle jest jakiś wystrzał, bo nagle rzeczywiście już czujecie, że on robi coś dziwnego. Tutaj wszystko jest wydłużone, jakbyście trochę jechali w takim spowolnionym filmie. I skoki takie są, i jakieś tam nie wiem, podjazdy, i jakaś jazda sama w sobie. To wszystko jest takie płynne i swobodne. A to sprawia na przykład, że ten motocykl w ogóle Was nie męczy. To sprawia też na przykład, że można tym motocyklem całkiem znośnie latać sobie właśnie takimi shooterkami, jakimiś takimi leśnymi duktami, trawastymi jakimiś, nie wiem, tam podjazdami, no tam oczywiście bez żadnych szaleństw, ale takimi powiedzmy jakimiś góreczkami trawastymi. To wszystko będzie płynnie, fajnie robione, bez zmęczenia i bez zagrożenia jakiegokolwiek ze strony tego motocykla. On po prostu nie przeraża. On nie przeraża niczym. W nim tak naprawdę bym powiedział, że nie ma za dużo emocji. Tu jest tylko taka miękkość i przyjemność. To jest jeden z tych singli, które naprawdę, naprawdę bardzo lubię. A niewiele takich singli jest. Po prostu on jest mega przewidywalny, miękki i przyjemny. Natomiast bardzo nisko ma te swoje limity. Kiedy Wy zaczniecie od niego oczekiwać więcej, to on Wam powie, że nie da rady.
nie? I to się może skończyć dla Was po prostu źle. I tyle. Także no, nie przeginajcie i nie oczekujcie od tego, że on będzie jeździł jak enduro, bo nie będzie. Być może po jakichś upgrade'ach chętnie przetestuję taką CRF-ę, która ma już jakieś super upgrade'y i tam jestem bardzo ciekaw, co z tego da się wykrzesać. Natomiast ta sama w sobie jest miękka, średnio przewidywalna i dosyć urzekająca. Jakie jeszcze wady, słuchajcie, znalazłem? No niestety, wady Hondy, czego nie cierpię już po prostu w Hondzie i mnie wkurza do granic, to jest te powłoki lakiernicze Hondy. Afryki często się wycierają, rdzewieją, niestety lakier czasami odpada z nich, co już widziałem wielokrotnie. Tutaj również, nie będziecie widzieć, bo tutaj ja siedzę, więc wam nie pokażę, ale wam opowiem i pokażę ewentualnie na przebitkach. Ja tutaj, słuchajcie, robiąc 100 parę, tam, nie wiem, ze 150 robiłem w OFF-ie kilometrów, wytarłem butami po prostu ramę do gołego metalu. 150 kilometrów. No to jest dla mnie jakieś niewyobrażalne. Tu po prostu są konieczne jakieś nakładki. Podejrzewam, że cała rama niestety jest tak pomalowana z tym samym lakierem i w taki sam sposób. A to oznacza, że no prędzej czy później no ona będzie niestety się gdzieś tam obdrapywała, upływała i tak dalej, i tak dalej. No to jest takie sobie słabe. Jak na mój gust, nie? To taka jest wada tego motocykla, którą znalazłem. Czy jakąś jeszcze tutaj wadę znalazłem? A, znalazłem wadę, no ale to już jest wada taka dla mnie. Stricte to taka, że z tyłu bagażnik, który jest, jak ja jestem dosyć duży, przenoszę ciężar do tyłu, bo gdzieś tam lecimy sobie szybko, no to dostaję strzały bagażnikiem w tyłek. Nie? Po prostu on jest tak, ten motocykl jest tak krótki, no, że dostaję. Mam też takie przemyślenie, wiecie co, że to jest taki motocykl, który wbrew pozorom, on po prostu nie jest dla dużych osób. I mam też takie przemyślenie, że jeżeli nie jesteście zbyt dobrze dopasowani do danego motocykla, po prostu jesteście zbyt niscy do wysokiego motocykla, to po prostu go nie kupujcie. Jeżeli jesteście zbyt duzi do małego motocykla, to też go nie kupujcie. Dlatego, że motocykle tego typu wymagają czasami zbyt dużych upgrade'ów do tego, żeby ten motocykl do siebie dostosować. I czasami te upgrade'y zaczynają wchodzić w etap przegięcia, albo wręcz robią się niebezpieczne. Wtedy, kiedy zaczynacie na przykład za wielkie rizery, żeby podnosić kierownicę, albo jakieś wielkie siedzenia zaczynacie robić, żeby... I nagle się okazuje, że ten, robiąc wielkie siedzenia, podnosicie środek ciężkości tego motocykla. Może nie środek ciężkości, ale jakby podnosicie siebie do góry. I ciężar tego motocykla się zmienia, geometria się trochę zmienia poprzez układ wasz, z wami na motocyklu. Ochrona przed wiatrem się zmienia, więc wywalacie wielkie szyby, które też no, w wielu miejscach są jakby bez sensu. Znowu z drugiej strony, kiedy jesteście niewysokimi rajderami i zaczynacie obniżać ten motocykl na sprężynach, na zawieszeniach, odpuszczać i tak dalej, to też się robi trochę niebezpiecznie, bo motocykl zaczyna nie prowadzić tak, jak powinien się prowadzić. Mam wrażenie, że po prostu nie powinniśmy przesadzać w tym dostosowywaniu motocykla pod siebie. Po prostu tak już jest, że ja nigdy nie będę jeździł na CRF-ie 300L, bo ten motocykl jest dla mnie za mały, a ktoś inny, kto nie jest zbyt wysoki i pewnie nigdy nie będzie jeździł na, nie wiem na czym tam, na jakimś wielkim KTM-ie na przykład, tam 1290 strzelam w tej chwili, tak? Albo na czymś tam jeszcze innym. Wydaje mi się, że to, znaczy da się oczywiście, wszystko się da, nie? Ale po prostu to jest takie jakieś trochę za mocno, nadwyrężamy pewne rzeczy, które nie zostały przewidziane przez producentów. Tak to trochę widzę. Jak ja oceniam ten motocykl? Słuchajcie, oceniam go bardzo dobrze. Bym powiedział, że to według mnie królowa segmentu Szwenduro. Segmentu, który sama sobie stworzyła i wymyśliła i na pewno jest tego królową. On idealnie spełnia te kategorie. Do tego się nadaje świetnie. Do tego, żeby jeździć na wycieczki bliższe i dalsze, ale tu nie ma żadnej nuty sportu, żadnej nuty rywalizacji, żadnej nuty adrenaliny. Jeżeli ktokolwiek z Was szuka adrenaliny, emocji bądź sportu, to omijajcie ten motocykl z daleka. Natomiast jeżeli szukacie trwałości, niezawodności, przyjemności z jazdy, miękkości i łatwości w prowadzeniu, to on jest świetny. Świetny, świetny, bez dwóch zdań, naprawdę cudowny i urzekający. Dla mojej żony bardzo bym chciał go mieć. Dla moich synów, którzy tam tak sobie jeżdżą motocyklami,
świetny, jak najbardziej. Dla niektórych moich kumpli, którzy bardzo by chcieli powrócić do motocyklizmu albo nigdy nie jeździli, świetny motocykl. Ale nie dla mnie, bo jest trochę za mały i trochę więcej bym oczekiwał. I pewnie nie dla wielu z Was. Jeżeli myślicie o tym motocyklu, albo w ogóle myślicie o tym, żeby rozpocząć swoją karierę, albo wznowić ją, albo chcecie dopiero wsiąść w teren, to jest świetny motocykl, żeby rozpocząć. Polecam Wam serdecznie. Nie chcę przedłużać nadmiernie. Uwielbiam go i bardzo żałuję, że nie jest dla mnie. Gdyby on był większy, gdyby miał te 40 koni mocy i podobną wagę i ten charakter, charakterystykę, to bym przeżył te zawieszenia, bym sobie zrobił, wymienił i by był naprawdę świetny motorek dla mnie. A tak, pozostawiam go Luisowi. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Cześć.